Rowerowy bloger w zeszłym tygodniu odwiedził nasze miasto, a w ten weekend słoneczny, pełen atrakcji, zaprosiliśmy Wszędobylskich, czyli bardzo znanych blogerów, którzy przedstawią przede wszystkim podczas swojej relacji miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi. Bardzo lubimy podróżować, podróżujemy kilkanaście lat tak naprawdę i chcieliśmy się podzielić także z innymi naszymi przygodami, zachęcić ich do tego, żeby sami mogli ruszyć w drogę, pomóc im w zorganizowaniu takiej podróży. I tak powstał nasz blog. Mnie zachęciła do wizyty w Opolu koleżanka, która zawsze zachwalała, przyjedź tutaj, zobacz jak tu jest fajnie. I rzeczywiście, przyjechaliśmy kilka lat temu do Opola, przyjechaliśmy tylko na weekend, także dla nas to wielka wyprawa z północy tutaj przyjechać. I byliśmy zachwyceni, naprawdę zauroczyło nas to miasto, dlatego z przyjemnością tutaj wróciliśmy. Będziemy się skupiać przede wszystkim na rodzinnych atrakcjach, nie typowo dziecięcych, ale takich, że cała rodzina może z nich skorzystać. Chcemy odwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki, zwiedzić amfiteatr, wybrać się na wieżę, pokręcić się po Pasiece, potem chcemy wybrać się na Wyspę Bolko, do zoo. Macie przepiękne tereny tutaj, także myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby przyjechać tu z całą rodziną i do tego chcemy właśnie zachęcać. W Muzeum Polskiej Piosenki spędziliśmy kilka godzin i wszyscy byliśmy zachwyceni, i dorośli, i dzieci. W zoo również świetnie się bawiliśmy, także każda z tych atrakcji jest i dla dużych, i dla małych. Zaczniemy od relacji na naszym kanale na Instagramie. Będziemy relacjonować na żywo, gdzie się aktualnie znajdujemy, gdzie jesteśmy, co robimy. Również na Facebooku będzie można podejrzeć, gdzie się wybieramy. Po całej naszej podróży będziemy publikować wpis, w którym będziemy polecać, gdzie warto się wybrać, jak sobie zorganizować taką podróż, jak zorganizować sobie tutaj czas na miejscu. Wszystkich turystów z kraju i zagranicy zapraszam serdecznie do śledzenia bloga wszędobylscy.pl, a także do profili społecznościowych bloga na Facebooku i na Instagramie.